To znaczy taki, w którego centrum znajduje się człowiek, taki, który obok konieczności ograniczania emisji uwzględnia konieczność zwalczania ubóstwa, wykluczenia i marginalizacji społecznej oraz łączenia wrażliwych grup obywateli w proces kształtowania polityk publicznych. Andrzej Duda powiedział, że Polska podczas szczytu podkreśla rolę lasów dla ochrony klimatu. Zwrócił uwagę, że niezwykle ważne dla Polski w ochronie klimatu jest pochłanianie dwutlenku węgla. Jedną z deklaracji, które zaproponowaliśmy do przyjęcia jako deklaracje okołoszczytowe, jest także deklaracja dotycząca znaczenia lasów dla ochrony klimatu jako właśnie tego niezwykle ważnego czynnika pochłaniającego emitowane w różny sposób, czy to przez przemysł, czy przez inne czynniki CO2 i pozwalającego właśnie na tworzenie tej równowagi klimatycznej. Prezydent przypomniał, że Polska z pięciokrotną nadwyżką wykonała cel redukcji emisji gazów cieplarnianych określony w protokole z Kioto. Ich emisja zmniejszyła się o 30%. Andrzej Duda powiedział, że wybór nie leży między pracą a środowiskiem naturalnym, ale tym, czy zachowamy jedno i drugie, czy żadnego. Wyraził przekonanie, że przyjęcie deklaracji Just Transition będzie kolejnym krokiem w kierunku realizacji porozumienia paryskiego. Jednak aby tego dokonać, konieczne jest stworzenie modelu rozwoju, w którym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych będzie towarzyszyć ograniczanie ubóstwa i tworzenie nowych miejsc pracy dobrej jakości, powiedział prezydent Duda. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówił z kolei, że aby zapobiec zmianom klimatu, trzeba działać szybciej. We are in trouble. Mamy poważne kłopoty z powodu zmian klimatycznych. Przebiegają szybciej niż my reagujemy, więc musimy nadgonić. Lepiej prędzej niż później, zanim będzie za późno. Dla wielu ludzi, regionów, a nawet całych krajów to sprawa życia i śmierci. Dzisiejsze spotkanie jest najważniejszym w tej sprawie od podpisania porozumień paryskich. Antonio Guterres mówił, że na szczycie w Katowicach muszą zostać podjęte ważne decyzje, mimo potencjalnie trudnych rozmów. Ja wiem, że nie jest łatwo. Trzeba silnej woli politycznej do osiągnięcia kompromisu. Dla mnie w trudniejszej sytuacji jest jednak rybak na Kiribati, patrząc jak jego kraj może zniknąć. Albo rolnik, czy pasterz w Sahelu, czy mieszkanka wyspy Dominika, bądź innych państw karaibskich, patrząca jak jeden huragan po drugim niszczy wszystko po drodze. Na alarm biją też naukowcy, ekolodzy i aktywiści obecni na szczycie klimatycznym. Zmiany klimatyczne, jakich jesteśmy dziś świadkami, mogą doprowadzić do katastrofy i zmusić wielu ludzi na świecie do zmiany miejsca zamieszkania. Ocieplenie się klimatu widoczne jest również w Polsce. Zdaniem doktor habilitowanej Agnieszki Siernickiej-Wojtaszek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w Polsce coraz częściej będziemy obserwować ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Obserwujemy od wielu lat wzrost temperatury powietrza. Ten wzrost temperatury jest widoczny szczególnie od ostatnich dwóch dekad XX wieku. Można powiedzieć, w Polsce temperatura przybywa na dekadę 0,3 stopnia. Jest coraz cieplej i myślę, że będzie coraz cieplej. W związku z tym będzie coraz bardziej sucho. I stąd raz powódź, raz susza. By zatrzymać zmiany klimatyczne, musimy do 2030 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 45%. Tak wynika z raportu Międzyrządowej Agendy do spraw zmian klimatu. Według Oskara Kulika z WWF Polska jest to bardzo trudne zadanie. Ekspert dodaje, że zmiany, jakie obserwujemy aktualnie, postępują bardzo szybko. Aktualnie świat zmierza w kierunku wzrostu temperatur o 3 do 4 stopni. Byłaby to katastrofa klimatyczna. Przypomnę tylko, że różnica 4 stopni to jest różnica pomiędzy temperaturą, jaką obserwujemy dzisiaj, a jaką obserwowaliśmy podczas epok lodowcowych. Tylko, że pomiędzy epokami lodowcowymi a dzisiaj minęło kilkanaście tysięcy lat. Jeśli mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu, mówimy o czasie niecałych dwóch wieków. Podczas szczytu ma zostać przyjęta tak zwana katowicka księga reguł, w której zawarte będą etapy wdrażania w życie porozumień paryskich przyjętych w 2015 roku. Szczyt potrwa do 14 grudnia, a szef ONZ zapowiedział, że we wrześniu przyszłego roku zwoła kolejny szczyt klimatyczny. My więcej na ten temat będziemy mówić w publicystycznej części naszego magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Marek M., znany jako kolekcjoner warszawskich kamienic, ma zapłacić 60 tysięcy złotych kary grzywny za wprowadzenie sądu w błąd przy próbie przejęcia nieruchomości przy Targowej 66 na Pradze Północ. Ma też pokryć prawie 30 tysięcy złotych kosztów sądowych. Jednocześnie sąd odstąpił od wymierzenia kary więzienia, o co wnosiła prokuratura.
Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił kwalifikację czynu z próby dokonania oszustwa sądowego na podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie. Sędzia Beata Najar tłumaczyła to tym, że oskarżenie nie wzięło pod uwagę faktu, iż Marek M., starając się o przejęcie nieruchomości, szeregu czynności mógł dokonać sam, ponieważ posiadał udziały w kamienicy. Była to właściwie okoliczność bardzo istotna, ponieważ jakby wynikało, no przede wszystkim z zarządzenia prezydenta miasta, każda nieruchomość w momencie ustalenia osób uprawnionych do jej odbioru mogła być wydana i oddana w zarząd i administrowanie nawet jednemu ze współwłaścicieli. Sąd nie dał wiary argumentacji obrony oskarżonego, że poświadczając nieprawdę miał on działać w dobrej wierze. Sędzia Beata Najar zwróciła również uwagę na zeznania świadków dotyczące wiedzy Marka M. na temat dawnej właścicielki nieruchomości. Wynikało z tych zeznań, że oskarżony utrzymywał kontakt z rodziną pierwszego męża pani Welfany Eisenstadt. Oskarżony, starając się o kamienicę przetargowej, w kwietniu 2014 roku złożył przed sądem oświadczenie, iż miejsce pobytu współwłaścicielki nieruchomości jest nieznane, a prowadzone przez niego poszukiwania okazały się bezskuteczne. Dlatego też sąd ustanowił go kuratorem nieznanej z miejsca pobytu osoby. Tymczasem śledztwo wykazało, że w innym postępowaniu sądowym, prowadzonym w 2013 roku, Marek M. chciał nabyć prawo do spadku po Fanny Eisenstadt. Przedłożył nawet akt zgonu datowany na 1974 rok. Wynika z tego jasno, iż wiedział, że współwłaścicielka nie żyje. Dlatego też prokuratura zarzucała Markowi M. przestępstwo sądowe i celowe działanie w celu wyłudzenia praw do przejęcia kamienicy. Wyrok nie jest prawomocny. Obrona oskarżonego już zapowiedziała apelację. Prokuratura decyzję o ewentualnych dalszych krokach ma podjąć po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Polskie Radio 24. Południe. A na dzisiejszym posiedzeniu komisja weryfikacyjna unieważniła dwie decyzje reprywatyzacyjne dotyczące nieruchomości przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Chodzi o dwie działki pod numerem 12, które stołeczny ratusz przekazał prywatnym właścicielom w roku 2008. Przewodniczący komisji Patryk Jaki podkreślił, że obie decyzje zostały wydane z naruszeniem prawa i wbrew zaleceniom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podkreślił też, że wartość nieruchomości została drastycznie zaniżona. Policzyliśmy według naszych wycen. Został sprzedany za zaledwie niecały 1% wartości. Obie sprawy zostały przekazane do prezydenta miasta stołecznego Warszawy do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem członka komisji Jana Mosińskiego decyzje Rafała Trzaskowskiego będą testem na jego dobre intencje w sprawie tzw. dzikiej prywatyzacji. Pytanie moje jest proste, czy ewentualnie nowy prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie brał to pod uwagę przy ewentualnym naprawianiu stanu prawnego decyzji zwrotowej dotyczącej ulicy Mazowieckiej. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział przeprowadzenie wewnętrznego audytu w ratuszu w sprawie reprywatyzacji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na ten temat również porozmawiamy w publicystycznej części magazynu Północ Południe. Polskie Radio 24. Południe. Przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann usłyszał w prokuraturze w Jeleniej Górze zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, gdy pełnił funkcję wiceministra zdrowia. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Mazowieckim Narodowym Funduszu Zdrowia w 2013 roku. Rzecznik jeleniogórskiej prokuratury, prokurator Tomasz Czułowski, powiedział, że przed 5 laty NFZ wypowiedział umowę jednej z warszawskich klinik leczących zaćmę. Firma ta, mimo iż otrzymała dofinansowanie z NFZ na wykonywane zabiegi, miała pobierać opłaty także od pacjentów. Sławomir Neumann miał wtedy podjąć szereg działań mających skłonić dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ do ponownego zawarcia umowy. Podpisano ją 31 grudnia 2013 roku w formie aneksu. Rzecznik powiedział, że podejrzany nie przyznał się do winy. Po usłyszeniu zarzutów Sławomir Neumann nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień w sprawie. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Tomasz Czułowski oświadczył, że zarzut nie ma związku z działalnością polityczną Sławomira Neumanna. Dodał, że wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszał były dyrektor mazowieckiego oddziału NFZ Adam T. Poseł Neumann powiedział, że sprawa była już badana przez prokuraturę i została umorzona z braku dowodów na przekroczenie prawa. Zmienił się prokurator generalny, został nim Zbigniew Ziobro i zapowiadał niedawno, że doprowadzi do tego, że usłyszę zarzut. Dlatego w pięknym miejscu, w Jeleniej Górze,
znalazł się też prokurator, który taki zarzut postawił dzisiaj. Oczekuję szybkiego skierowania aktu oskarżenia do sądu, żebym w sądzie mógł się obronić, bo sprawa jest absolutnie prosta i naciągana w tym przypadku przez prokuraturę. Polityk uznał zarzuty przeciwko niemu za absurdalne. Zwrócił się do dziennikarzy, aby używali jego pełnego nazwiska, nie tylko pierwszej jego litery. Polskie Radio 24. Południe. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł w listopadzie poniżej 50 punktów. Firma Markit poinformowała, że odczyt wskaźnika wyniósł 49,5 punktu wobec 54,4 punktów w październiku. Indeks PMI jest traktowany jako wskaźnik wyprzedzający, mówiący o stanie naszego przemysłu. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak uważa, że listopadowy odczyt wskaźnika jest rozczarowaniem. PMI dla krajowego przemysłu w ostatnich kilku miesiącach mocno zaskakiwał i tradycji stało się zadość w listopadzie. Mamy kolejne rozczarowanie. Indeks spadł poniżej najbardziej pesymistycznej prognozy. Po raz pierwszy od kilku lat znalazł się poniżej neutralnego poziomu 50 punktów, co oznacza, że aktywność w polskim przemyśle zaczęła się kurczyć. Piotr Bujak podkreśla jednak, że ewentualne pogorszenie sytuacji w przemyśle nie oznacza czarnego scenariusza dla całej gospodarki. Patrząc na szczegóły badania PMI, można być zaniepokojonym. Spada subindeks dla zatrudnienia, spada subindeks wskazujący oczekiwania firm co do przyszłej produkcji, spadają nowe zamówienia. Trzeba jednak pamiętać, że przemysł to jest tylko pewna część polskiej gospodarki i osłabienie aktywności w przemyśle niekoniecznie musi spowodować wyraźne wyhamowanie wzrostu gospodarczego w Polsce. Ekspert prognozuje, że po okresie utrzymywania się wzrostu gospodarczego powyżej poziomu 5% gospodarka powróci do naturalnego tempa wzrostu na poziomie 3-4% w ujęciu rocznym. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastrojów w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza z kolei, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Polskie Radio 24. Południe. Czas na informacje z zagranicy. Mieszkańcy anektowanego przez Rosję Krymu będą pomagać ukraińskim marynarzom przetrzymywanym w moskiewskich aresztach, dowiedziało się Polskie Radio. Ukraińscy żołnierze, którzy na trzech okrętach próbowali przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską, zostali tydzień temu wzięci do niewoli przez rosyjską Straż Przybrzeżną. Prokuratura postawiła im zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Pierwszą partię darów dla ukraińskich marynarzy przywieźli do Moskwy działacze tatarscy. Jeden z liderów Tatarów Krymskich, Nariman Dżelalow, powiedział polskiemu radiu, że zebrano ponad 200 tysięcy rubli, to jest około 3 tysięcy euro. Kupiliśmy za te pieniądze produkty spożywcze, lekarstwa, środki higieny i ubrania, wyjaśnił Dżelalow. Zbór sredstw. Nie przerwaliśmy zbiórki i mamy możliwości, aby różne produkty wysyłać im regularnie. W akcję pomocy dla ukraińskich marynarzy włączyli się także Rosjanie. Na konto podane przez mieszkańców Krymu wpływają środki z różnych regionów Rosji. Tymczasem Rosja utrudnia dostęp do ukraińskich marynarzy przetrzymywanych w Moskwie. Według informacji publikowanych w mediach społecznościowych, do tej pory z częścią uwięzionych Ukraińców nie mogą się bezpośrednio skontaktować ich adwokaci i służby konsularne w ich kraju. Według Radia Echo Moskwy o spotkanie z uwięzionymi marynarzami intensywnie zabiega konsulat generalny Ukrainy w Moskwie. Odpowiednie wnioski zostały wysłane do rosyjskiego MSZ oraz dwóch aresztów śledczych, Lefortowo i Matroskaya Ciszyna. Wcześniej rosyjski adwokat Nikołaj Połozow, który ma reprezentować interesy jednego z wziętych do niewoli marynarzy, poinformował, że do tej pory nie miał kontaktu z klientem, a także nie zna nazwiska śledczego prowadzącego postępowanie karne. Ukraińskim marynarzom już w ubiegłym tygodniu postawiono zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Zdaniem międzynarodowych ekspertów władze Rosji nie mają podstaw do formułowania takich oskarżeń, bowiem Ukraińców zatrzymano na wodach neutralnych, na których nie działa rosyjska jurysdykcja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O przestrzeganie międzynarodowego prawa zaapelował ponownie do Rosji sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wspomniał łamanie przez Rosję traktatu INF o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Chodzi o rosyjskie pociski manewrujące, które stanowią uzbrojenie niektórych systemów Iskander w Kaliningradzie. Szef sojuszu wymienił też ostrzelanie ukraińskich okrętów przez rosyjskie siły specjalne. Zagrożenie ze strony Rosji ma być jednym z tematów rozpoczynającego się jutro spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli.
Szef sojuszu powiedział, że traktat o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu sprzed 30 lat jest obecnie zagrożony, bo Rosja łamie jego postanowienia. Rosja rozwinęła, wyprodukowała i rozmieściła nowy system rakietowy, który jest mobilny i trudny do wykrycia. Rakiety mogą przenosić broń nuklearną i dolecieć do europejskich miast niemal bez ostrzeżenia. Mówiąc o łamaniu międzynarodowego prawa przez Rosję, sekretarz generalny przypomniał ostrzelanie i przetrzymywanie ukraińskich okrętów. Rosja musi oddać okręty i uwolnić marynarzy. Musi też zagwarantować swobodę żeglugi i dostęp do ukraińskich portów na Morzu Azowskim. Podczas dwudniowej narady ministrowie spraw zagranicznych NATO mają także zaplanowane spotkania z szefami dyplomacji Ukrainy i Gruzji. Rosja, jak mówił szef sojuszu, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obu państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od tygodnia na części terytorium Ukrainy obowiązuje stan wojenny. Ma to związek z atakiem Rosjan na trzy ukraińskie okręty w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Tymczasem ryzyko wtargnięcia Rosji na Ukrainę jest realne, ocenia w rozmowie z Polskim Radiem ukraiński ekspert z Kijowskiego Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem Michajło Samuś. Stan wojenny, jak wskazuje, posłuży Ukrainie do przećwiczenia scenariusza mobilizacji państwa na wypadek wojny. Ukraińskie władze, ogłaszając stan wojenny, mówiły o zwiększającym się zagrożeniu inwazją ze strony Rosji. Ekspert do spraw wojskowości Michajło Samuś potwierdza, że w ostatnim czasie Rosjanie przy granicach z Ukrainą skoncentrowali duże ilości żołnierzy i sprzętu. Pierwsza armia pancerna, 20. gwardyjska armia, 8. gwardyjska armia to setki samolotów i tysiące czołgów, które znajdują się kilkadziesiąt kilometrów od granic z Ukrainą i są gotowe do ataku. Dlatego, jak zaznacza ekspert, Ukraina musi być przygotowana do obrony. Jak ocenia, takiemu właśnie przygotowaniu służy stan wojenny. Jest to przećwiczenie schematów przejścia na tryb wojenny organów władzy i niektórych przedsiębiorstw na wypadek agresji Rosji, tak aby instytucje władzy wiedziały, jak mają działać, poczynając od sołtysów po prezydenta kraju. Stan wojenny potrwać ma do 26 grudnia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Odpowiadając na coraz liczniejsze apele, aby w związku z kryzysem na Morzu Azowskim wstrzymać budowę Nord Stream 2, minister spraw zagranicznych Heiko Maas bronił stanowiska niemieckiego rządu, aby kontynuować budowę gazociągu. Heiko Maas jest zdania, że Nord Stream 2 należy budować. Wycofanie się Niemiec i tak nie powstrzyma powstania gazociągu, powiedział dziś w Berlinie szef niemieckiej dyplomacji. Jego zdaniem niemiecka rezygnacja z projektu będzie oznaczać utratę przez rząd federalny możliwości politycznego oddziaływania na Rosję, aby tranzyt gazu przez Ukrainę był utrzymany. Chadeccy kandydaci na przewodniczącego CDU opowiadają się za twardą polityką wobec Rosji. Jeden z nich, Jens Spahn, powiedział dziś, że decyzja budowy Nord Stream 2 nie powinna być ostateczna. Annegret Kramp-Karrenbauer zasugerowała z kolei, że Niemcy mogłyby zastanowić się nad zmniejszeniem ilości gazu, który ma przepływać gazociągiem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media ironicznie komentują, że zdaniem Heiko Maasa budowa Nord Stream 2 leży w interesie Kijowa. Katar wychodzi z kartelu OPEC, zrzeszającego eksporterów ropy. Jednocześnie ograniczenia wydobycia surowca zapowiedziała kanadyjska prowincja Alberta. W poniedziałek ceny ropy na światowych rynkach rosną o kilka procent. Główny ekonomista biura maklerskiego XTB Przemysław Kwiecień wyjaśnia, że decyzja Kataru nie ma większego wpływu na ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Katar nie jest dużym producentem ropy. Katar to jest gigant, jeśli chodzi o rynek gazu. Katar to jest około 600 tysięcy baryłek dziennie, to jest około 2%, nawet mniej niż 2% produkcji OPEC-u, więc w skali globalnej to jest mniej niż 1%. Wielkich zmian nie będzie. To też nie jest tak, że Katar wychodzi z OPEC, bo chce produkować na przykład dwa razy tyle. Gdyby tak było, to oczywiście to miałoby duży wpływ, ale jakby decyzja jest interpretowana politycznie. Rozmówca informacyjnej agencji radiowej przekonuje, że decyzja o ograniczeniu wydobycia ropy w Kanadzie ma większe znaczenie dla cen surowca. Problem Kanady polega na tym, że ropa, która jest tam wydobywana, nie bardzo Kanadyjczycy mają możliwości poradzenia sobie z tą zwiększoną produkcją i jej eksportem. Z punktu widzenia globalnego to jest oczywiście
znaczące, bo to obcięcie produkcji w prowincji Alberta o 10% to jest ponad 300 tysięcy baryłek dziennie. Dla porównania to jest więcej niż połowa produkcji Kataru, samo cięcie, więc jakby to pokazuje skalę. Obecnie ceny ropy na światowych rynkach wahają się w zależności od gatunku od 50 do 65 dolarów za baryłkę. Dziś rosną o kilka procent. Z kolei według zapowiedzi katarskich polityków kraj ma opuścić kartel OPEC z początkiem przyszłego roku. OPEC to międzynarodowa organizacja państw będących producentami ropy naftowej z siedzibą w Wiedniu. Kontroluje prawie połowę wydobycia tego paliwa. Nie należą do niej ani Stany Zjednoczone, ani Rosja. Ostatnia sprzyja jednak działaniom kartelu na rzecz ograniczenia wydobycia. Członkami OPEC są m.in. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran i Kuwejt. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rozpoczynamy więc część publicystyczną naszego magazynu na początek COP24 szczyt, który odbywa się w Katowicach. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej. Dobry wieczór. Panu dobry wieczór, panie. Mamy kłopoty, tak mówi Antonio Guterres, mamy poważne kłopoty z powodu zmian klimatycznych. Panie profesorze, na początku pozwoli pan takie ogólne pytanie, czy za kłopoty z klimatem odpowiada tylko i wyłącznie człowiek? Wydaje się, że tak, że w świetle badań międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu, który opublikował niecały miesiąc temu specjalny raport na ten temat, wydaje się, że to rzeczywiście wszystkie dane naukowe świadczą o tym i potwierdzają tezę, że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu i za te ekstrema pogodowe, które w tej chwili występują. I druga refleksja, która pojawia się przy okazji choćby rozmów na COP24 w Katowicach, o której dziś również na ten temat mówił Antonio Guterres. Czas. Musimy się spieszyć. Nie mamy tego czasu za dużo. Znowu odwołam się do tego raportu, bo to najświeższe i najbardziej jakby takie profesjonalne i naukowe dane. Tam napisano jednoznacznie, że w ciągu najbliższych 10 lat musimy radykalnie zmienić naszą gospodarkę, radykalnie odejść od paliw kopalnych, bo inaczej uratować klimatu się nie da, a to będzie katastrofa, może nie dla nas, ale przede wszystkim dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Mówimy o 10 latach, mówimy o 100 latach. Jaka to jest perspektywa czasowa, panie profesorze? Ja bym nie chciał w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że jeszcze 3, 4 czy 5 lat temu mówiliśmy, to będzie połowa tego wieku, a może nawet później. Natomiast wszystkie wyniki badań, które w tej chwili otrzymujemy, potwierdzają tezę, że zmiany następują znacznie szybciej, niż myśmy się spodziewali. I te katastrofalne wydarzenia, te katastrofalne zjawiska już występują. No, proszę sobie przypomnieć, co się dzieje w Polsce, w kraju, który kiedyś był wolny od huraganów, a gdzie stały się one codziennością niemalże w lecie. Kraju, który od niemal 15 lat co roku ma suszę. Myślę, że to już widać gołym okiem, że zmiany i ta katastrofa klimatyczna to nie przyszłość, to nie bardzo daleki scenariusz, ale to już coś, co dzisiaj nas trafi, co dzisiaj obserwujemy, co dzisiaj widzimy. Panie profesorze, a co powiedzieć tym, którzy mówią, że to tak sobie sama Ziemia reguluje, że to jest cykl po prostu matki natury i już tak nieraz bywało w przeszłości. Raz jest cieplej, raz mamy więcej huraganów, później znów będzie nieco inaczej. Ja myślę, że oczywiście rzeczywiście Ziemia i system przyrodniczy w jakiś granicach się autoreguluje. Natomiast problem jest taki, że my zaczęliśmy przekraczać te granice. To znaczy, ja pamiętam, jak mnie w szkole podstawowej uczono, że w atmosferze jest 270 ppm dwutlenku węgla, a obecnie jest teraz 400, ponad 400 i to stężenie ciągle rośnie. I oczywiście Ziemia się reguluje i biosfera pewnie wróci do stabilności, tylko zrzuci po drodze pewien ciężar, a tym ciężarem będzie populacja ludzka. Czyli być może wróci system do tej stabilności za 10 czy 30 czy 50 tysięcy lat, natomiast już bez ludzi, bez człowieka, bez naszej cywilizacji. Czyli odrzuci ten czynnik, który to jakby spowodował. Który zaburza tak równowagę i który mu zagraża. Także rzeczywiście biosfera przetrwa, natomiast no, jeżeli my się uważamy za istoty rozumne i takie, które potrafią planować i przewidywać skutki swoich działań, no to wydaje się, że to jest ostatni moment na podjęcie decyzji i działań, które uratują nasz świat przed
to sami sobie szkodzimy, albo przeciwdziałając, prawda, zmianom klimatycznym też wpływamy na swoje życie przede wszystkim. I to nie jest bez leczenia. Tak, że to są te dwie rzeczy. To znaczy, pierwsze to jakby jednak opieranie się w decyzjach na wynikach badań naukowych. Naukowcy naprawdę nie mają interesu w tym, żeby oszukiwać i żeby zmieniać czy mówić nieprawdę, więc to, co wynika z tych badań, no, jest prawdą i pokazuje pewną rzeczywistość, która nam zagraża. A drugie, wydaje mi się, że też musimy wiedzieć, że to od nas samych zależy, czy ta katastrofa nastąpi, czy nie, i że mamy środki i możliwości, żeby tej katastrofie zapobiec. Bo to, co jest optymistycznie w tym raporcie, o którym mówiłem, on pokazuje bardzo zły scenariusz i bardzo niebezpieczny scenariusz na przyszłość, ale ciągle mówi, macie jeszcze możliwość, macie czas, macie środki, żeby temu zapobiec. Zresztą to mówił też papież Franciszek w Laudato Si, że no, ciągle jeszcze możemy zapobiec tej katastrofie i warto to mieć w pamięci, warto takie rzeczy widzieć i te działania podejmować. Tu oczywiście do tych działań dokłada się wielka polityka i konkretne ustalenia. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jak Polska ma się na tym terenie, jeśli chodzi o ochronę klimatu? No, możemy odnieść się do ogłoszonej również dziś koncepcji sprawiedliwej transformacji, ale co do tej pory zrobiliśmy? Jak my się plasujemy na tle innych państw choćby? Znaczy, ja bym powiedział dwie rzeczy. To rzeczywiście my nie wyglądamy źle, natomiast dzisiaj no muszę z przykrością powiedzieć, że chyba ktoś napisał panu prezydentowi bardzo złe przemówienie, bardzo źle zostało odebrane wystąpienie pana prezydenta Dudy dzisiaj. Czy w ogóle na komu? Mówimy o tym węglu na kolejne 200 lat, tak? Dokładnie, znaczy w ogóle jakby, no, jakby ktoś, kto mu pisał to przemówienie, pomylił imprezy. To naprawdę nie jest szczyt, na którym mówimy o węglu, tylko mówimy raczej o odchodzeniu od węgla. Oczywiście musimy odchodzić od tego węgla w sposób taki, żeby nikogo nie skrzywdzić, czyli to pojęcie sprawiedliwej transformacji, które urodziło się w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej kilkanaście lat temu, i to była koncepcja związków zawodowych, które mówiły, że trzeba przekształcać gospodarkę, ale tak, żeby nie krzywdzić tych, którzy między innymi od tych surowców nieodnawialnych są zależni, i tak, żeby oni mogli znaleźć bezpieczne źródło utrzymania i żeby państwa też nie ponosiły z tego tytułu nadmiernych kosztów. Panie profesorze, ale może tutaj jest pewna jakaś mądrość polityczna, bo jeśli premier Morawiecki mówi niedawno o czarnym złocie, to co teraz byśmy mieli nagle odrzucić węgiel, jeśli faktycznie jest on naszym bogactwem? Może na tym ta sprawiedliwość polega, prawda, i pewien rozsądek. Ja bym powiedział tak, my chyba popełniliśmy pewien błąd, znaczy węgiel był naszym bogactwem. Rzeczywiście dzięki węglowi po II wojnie światowej dokonaliśmy pewnej industrializacji, urbanizacji i przekształcenia z kraju rolniczego w kraj przemysłowy. Natomiast od pewnego czasu on jest naszym przekleństwem. Proszę zobaczyć w koło, że ceny energii w Polsce stają się najwyższe wśród naszych sąsiadów. My tak, czy często politycy mówią, a przecież ta reforma energetyczna w Niemczech się nie udaje i tam strasznie ceny energii rosną, ale ceny energii na rynkach czy na giełdzie energii elektrycznej w Niemczech są niższe niż w Polsce. I to, co się w tej chwili dzieje w Polsce i ten kierunek, ja bym powiedział, kurczowego trzymania się przy węglu i takiego mówienia, że my od tego węgla nie odejdziemy, jest bardzo niebezpieczny dla gospodarki. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. W tym roku to nie jest tylko polski węgiel. My w tym roku kupimy około 17 milionów ton węgla z zagranicy, z czego około 12 milionów ton z Rosji. My stajemy się uzależnieni od Rosji już nie tylko z gazem, nie tylko z ropą naftową, ale również z węglem. I ta myśl powinna też jakby być widoczna, że ten węgiel to nie tylko kwestia zmian klimatu, to nie tylko kwestia smogu, ale to też kwestia bezpieczeństwa energetycznego, zwykłego bezpieczeństwa Polski. Z jednej strony kurczowe trzymanie się węgla i tego nie powinniśmy robić, jak pan profesor mówi, ale z drugiej strony nie możemy też puścić go tak nagle, prawda? Musi być jakieś trzecie wyjście rozsądne i może to przechodzenie, tylko rozumiem, że tutaj czas też gra rolę i powinniśmy w co inwestować? W odnawialne źródła energii czy takie
słowa na przykład o lasach mają sens? Czy to wszystko też wpisuje się w taką odpowiedzialną politykę przyszłościową, jeśli chodzi o ochronę klimatu w naszym kraju? Czy co jest najważniejsze z pana perspektywy? Ja bym powiedział tak, że zupełnie inaczej byłaby odebrana ta wypowiedź pana prezydenta dzisiaj, gdyby on powiedział, Polska ma zasoby węgla, rzeczywiście byliśmy, jesteśmy uzależnieni od tego węgla, ale widzimy potrzebę transformacji uczciwej i tej sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jeżeli my wiemy tak naprawdę dzisiaj, że zmiany klimatu będą miały katastrofalne skutki, że one są groźne dla naszego gatunku tak naprawdę, dla przetrwania naszej cywilizacji. Jeżeli wiemy, że tak naprawdę głównym sprawcą tych zmian są gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby te emisje ograniczać. Jeżeli wiemy, że mamy na to 10 lat, to powinniśmy robić wszystko, żebyśmy ten termin dotrzymali, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci, naszych wnuków. Ja mam trójkę dzieci i chciałbym, żeby one żyły w bezpiecznym świecie, a mam wrażenie, że zostawię im znacznie bardziej niebezpieczny i gorszy świat niż ten, który zostawili moi rodzice. I myślę, że warto też popatrzeć na to, że gra idzie o to. I myślę, że gdyby pan prezydent powiedział mi, mamy węgiel, ale widzimy potrzebę dokonania transformacji, że dlatego zaczęliśmy myśleć o tym, żeby przestawić transport w Polsce na transport niskoemisyjny, czyli elektromobilność. Chcielibyśmy, żeby ta elektromobilność opierała się o odnawialne źródła energii, że będziemy odchodzić od węgla w tempie takim, aby nikt, kto jest od niego uzależniony, nie ucierpiał. Nie ucierpiał ani region Śląska, ani górnicy, którzy tam pracują. I będziemy to robić w sposób zrównoważony i bezpieczny dla wszystkich. No bo to jest pewna odpowiedzialność, prawda? To byłaby pełna odpowiedzialność i to byłoby zupełnie inaczej odebrane przez uczestników COP24, niż to, że jak powiedzieliśmy, mamy ten węgiel i od niego nie odejdziemy. I myślę, że tu był błąd, który został bardzo, bardzo mocno popełniony i on może zaważyć na jakby takim wizerunku Polski w trakcie całych obrad w ciągu tych najbliższych 2 tygodni, o ile Polska nie będzie potrafiła się jakby wznieść nad to i pokazać tej innej twarzy, tej twarzy kraju, który, tak jak powiedziałem wcześniej, kraju, który ma sukces klimatyczny. Myśmy zredukowali swoje emisje. My tak naprawdę podnieśliśmy PKB dwukrotnie, mimo że emisja nie wzrosła. Natomiast nie oznacza to, że nie musimy więcej niż już nic robić. My musimy się przyłączyć do wysiłków całego świata na rzecz budowy bezpieczeństwa dla przyszłości. Profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej, bardzo dziękuję za komentarz. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. Jan Popławski, miasto jest nasze w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przechodzimy do warszawskich spraw. Marek M., znany jako kolekcjoner warszawskich kamienic, ma zapłacić 60 tysięcy złotych kary grzywny za wprowadzenie sądu w błąd przy próbie przejęcia nieruchomości przy ulicy Targowej 66 na Pradze Północ. Ta nieruchomość się mieści. Sąd Okręgowy w Warszawie jednocześnie odstąpił od wymierzenia kary więzienia, o co wnosiła prokuratura. Pozwoli pan taką ogólną refleksję na początku. Kamienice, przejęcia, oddania, wielkie pieniądze. Tutaj mamy 60 tysięcy złotych kary plus koszty sądowe. To niecałe 100 tysięcy będzie. To rozumiem, że to można tak wyciągnąć z portfela albo z kieszeni, zapłacić i wszystko będzie w porządku. No nie każdy mógłby tak wyciągnąć taką sumę. Ale ci, którzy funkcjonowali aktywnie, prawda, w środowisku prywatyzacyjnym. Tak, dla Marka to taka kara jest oczywiście symboliczna mocno i niewspółmierna do tego, co tak naprawdę, z czym naprawdę mieliśmy do czynienia. My uważamy, że tutaj sąd powinien zmienić kwalifikację karną, czy no i powinny mówić o wyłudzeniu mienia o znacznej wartości i tak naprawdę o tym, że próbowano przejąć kamienicę, piękną kamienicę na Pradze i tak naprawdę wyłudzić nieruchomość, pozbawić nas wszystkich, bo to jest kamienica była miejska, majątku gigantycznej wartości, a nie tylko oszustwa sądowego polegającego na tym, że pan Marek M. poszukiwał nieznanej z miejsca pobytu
spadkobierczyni, a w innej sprawie dowiedział się o tym, że zmarła wiele lat temu i dawno nie żyje. Się dowiedział wcześniej tego oczywiście, prawda? Tak, 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 w innej sprawie, a w tamtej wnosi ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu. O czym to wszystko mówi, że ciągle jesteśmy w martwym punkcie, jeśli chodzi o sprawy reprywatyzacji, bo znów mamy dwie decyzje dzisiaj zwrotowe, prawda, jeśli chodzi o dwie nieruchomości w Warszawie. No tak, no nie jesteśmy w martwym punkcie, mamy pewien postęp. Pierwszy raz prokuratura w ogóle działa, rusza te sprawy, przez wiele lat w ogóle nie były prowadzone postępowania. Handlarze roszczeń i czyściciele kamieni stają przed sądami, natomiast wyroki, które słyszą, to jeszcze nie satysfakcjonujące i może nie w pełni oddają sprawiedliwość w rozumieniu takiej sprawiedliwości, jaka powinna być w procesie dzikiej reprywatyzacji. A jak pan widzi dalszą działalność komisji reprywatyzacyjnej? Paweł Rabie, który został wiceprezydentem stolicy, z jednej strony nie będzie członkiem komisji, ale będzie odpowiadał w ratuszu za sprawy reprywatyzacyjne. Jak miasto, jak Warszawa będzie teraz podchodziła do tych spraw? A jeśli chodzi o Pawła Rabie, to jest kółka, która może świadczyć o tym, że coś się zmieni w ratuszu, jeśli chodzi o podejście do reprywatyzacji. No skąd i tak, ta nadzieja, Rabie... proszę powiedzieć? No właśnie jest fakt, że pan Paweł Rabie będzie wiceprezydentem, będzie podlega reprywatyzacja. No jednak podpisywał się pod wszystkimi decyzjami dotyczącymi unieważnienia decyzji rządowych, które wydawało miasto. Uczestniczył w procesach, które prowadziła komisja weryfikacyjna w wszystkich rozprawach i administracyjnych postępowaniach, więc ma pewną wiedzę, pod tym wszystkim się podpisywał. Miejmy nadzieję, że punkt siedzenia zmieni punkt widzenia i będzie dalej w ten sposób procedował z reprywatyzacją w Warszawie. Obie sprawy, mówimy o tych dwóch nieruchomościach przy ulicy Mazowieckiej, zostaną teraz przekazane do prezydenta miasta stołecznego Warszawy do ponownego rozpatrzenia. Jak mówi członek komisji Jan Musiński, to będzie teraz test dla Rafała Trzaskowskiego, na ile jego intencje są dobre w tej sprawie i na ile ta polityka będzie zmieniona, jak to będzie wyglądało i kształtowało się w najbliższej przyszłości. Zgadza się pan z taką opinią? Oczywiście, to jest moim zdaniem jak najbardziej najlepszy test intencji tego, jak reprywatyzacja będzie traktowana. Miejmy nadzieję, że Platforma, pomimo tego, że wygra w Warszawie, no nie będzie kontynuować tej polityki, która była kontynuowana przez 12 lat, która skutkowała aferą i skandalem z reprywatyzacją w Warszawie. I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Czekamy też na audyt, jak ma być przeprowadzone z działań ratusza i reprywatyzacja, jaka była prowadzona w ratuszu. Myślę, że to też wiele pokaże, że to będzie kontynuacja polityki ratusza, czy to mamy do czynienia z jakimś nowym otwarciem i zmianą. Jeszcze powracając na chwilę do dzisiejszego wyroku w sprawie Marka M., były takie teorie, że miał działać i to wszystko, co robił, to działał w dobrej wierze. A sędzia z kolei prowadząca sprawę zwróciła uwagę na zeznania świadków dotyczące wiedzy Marka na temat dawnej właścicielki nieruchomości i to, że to również on mógł sam dokonać szeregu czynności, bo miał udziały w tej kamienicy. Jak pan jeszcze oceni tutaj działania sądu? Mówi pan, w końcu się prokuratura wzięła, wyrok nie jest prawomocny, co dalej z tym będzie? No miejmy nadzieję, że jednak kwalifikacja zostanie zmieniona, że będą wnoszone wnioski o to, żeby dalej kontynuować sprawę i będą kolejne procesy tak naprawdę, w których Marek M. słyszy kolejne zarzuty i to nie jest jego koniec przygody z wymiarem sprawiedliwości i spotkanie w takim charakterze na ławze sądowej. Natomiast rzeczywiście no, niski wyrok i to jak on jest niewspółmierny do tego, co z tym mieliśmy do czynienia, no jest trochę zastanawiający. Ale nie jest to sygnał, że nic się tak za bardzo nie zmieni, że ta walka jeszcze będzie trwała i będzie trudna? Myślę, że w ogóle fakt, że stoi na ławie oskarżonych, że toczą się sprawy i że jest oskarżono cokolwiek, już jest dość sporym postępem, w wymiarze takim symbolicznym. Natomiast w wymiarze kary, no rzeczywiście jest to jednak zbyt mało i niewspółmierne. Czyli widzi pan jednak pół szklanki pełnej niż pustej, tak? I raczej no, widzę pewien punkt wyjścia i nadziei na przyszłość. Widzę pewien postęp, widzę pewne światło nadziei, widzę pewne zmiany w postrzeganiu. No, kiedyś przez tyle lat lokatorzy walczyli, pisali wnioski do prokuratury, zawiadomienia słali, nic się nigdy nie działo. No dzisiaj się już coś dzieje, natomiast no, wciąż to nie jest to, na co wszyscy ludzie, którzy cierpieli w wyniku tych działań, mogliby się spodziewać. W ich odczuciu takiego sprawiedliwości mogłoby się zadziać. Hanna Gronkiewicz-Waltz zdała egzamin? Hanna Gronkiewicz-Waltz, no moja nasze ocenie nie stała egzamin. Rafał Trzaskowski zdał egzamin.
Rafał Trzaskowski nie wiadomo, czy zda egzamin. Poczekajmy na... tak jak mówiłem, mi się wydaje, że Paweł Rabi, robiąc Pawła Rabija odpowiedzialnym za reprywatyzację, po pierwsze przesunął punkt ciężkości z swojej osoby, to była taka decyzja też polityczna. Z drugiej strony dał też nadzieję na to, że coś się może zmienić, ponieważ, tak jak mówiłem, Paweł Rabi był od początku komisji weryfikacyjnej, widział tą skalę patologii, nieprawidłowości, podpisywał się pod tymi decyzjami komisji weryfikacyjnej, która uchylała decyzję miasta, wskazując na tą patologię i nieprawidłowości. Więc jest to pewien zwiastun takiej nadziei, że być może będzie dokładnie jako prezydent odpowiedzialny, wiceprezydent odpowiedzialny za reprywatyzację, no tak samo procedować w sprawie. Jan Popławski, miasto jest nasze. Bardzo dziękuję. Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bąk, zapraszam na magazyn międzynarodowy. Chcemy zmian, to hasło przewodnie dzisiejszego magazynu, bo można nim opisać dwa wydarzenia, którymi dziś żyła i którymi żyje Europa, a właściwie którymi żyje świat. Protesty żółtych kamizelek we Francji, szczyt klimatyczny w Katowicach, to wydarzenia dnia, które przywołują potrzebę zmian. Jakie to mają być zmiany? Zaczniemy od Francji. Przy telefonie profesor Tomasz Michalski ze Szkoły Biznesowej HEC w Paryżu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Rząd francuski rozpoczął zakrojone na szeroką skalę konsultacje, które mają na celu rozwiązanie tej kryzysowej sytuacji we Francji. Dziś premier Edouard Philippe rozmawia z przedstawicielami partii politycznych, jutro z żółtymi kamizelkami. Czy trzymając się tej terminologii z początku programu zmian, czy te rozmowy mogą coś zmienić? Jest to na razie nieoczywiste, co może nastąpić, ponieważ na przykład żółte kamizelki ostatnio, z tego co widziałem, odwołały swoje spotkanie właśnie z premierem. Jest to ruch, który jest niezbyt skoordynowany. Nie wiadomo, jakie są ich do końca żądania, oprócz tego ważnego cofnięcia podatków, gdzie rząd nie chce się do końca ugiąć. Także być może nastąpią jakieś zmiany, jeżeli chodzi o konstrukcję tego podatku. Natomiast najbliższa przyszłość dalej jest, wydaje się, wysoce płynna i nieoczywista. Dużo się mówi o tych zmianach, o tym, co dzieje się we Francji. Jakby zapytać trochę z innej, szerszej perspektywy, czy te protesty zmieniają bądź zmieniły już w jakiś sposób Francję? Na pewno przede wszystkim ludzie, których spotykam tutaj, są w dużym szoku po tych wydarzeniach sobotnich. Przede wszystkim ujawniła się olbrzymia różnica pomiędzy wielkimi miastami i Francją prowincjonalną, czy miastami średniego szczebla, czy właściwie wsią, która była oczywiście widoczna w różnego rodzaju wyborach. Natomiast po raz pierwszy widać coś, co można powiedzieć jaka zwykła nienawiść. Od ponad 30 lat następuje głęboka polaryzacja rynku pracy. Wielkie miasta to są nowe miejsca pracy dla menedżerów, inżynierów, ludzi z tak zwanej ekonomii wiedzy, którzy potrafią sprzedać swoje umiejętności w zglobalizowanej ekonomii. Natomiast małe i średnie miasta teraz to są robotnicy, to są pracownicy średniego szczebla i oni nie korzystają z tego dobrobytu, który jest generowany przez te wielkie miasta. I ta nienawiść właśnie teraz wybuchła. Gromadziło się to prawie od kilkunastu lat. I wiele z Francuzów po prostu jest w szoku. Panie profesorze, to tak na koniec jeszcze chciałem zapytać, bo o Francji można też mówić w kontekście szczytu klimatycznego w Katowicach. Była w końcu Francja gospodarzem wcześniejszego i to właśnie w Paryżu zostały zawarte porozumienia, które wyznaczyły cele polityki klimatycznej. Czy we Francji dziś w kontekście tych wydarzeń mówi się jednak także o zmianie, o sprawie zmian klimatycznych? Oczywiście, szczyt w Katowicach jest bardzo blisko śledzony, dlatego że jeżeli na przykład nie nastąpią tam ważne postanowienia, po prostu cały ten zapoczątkowany ruch oburze, bo już Stanów Zjednoczonych nie ma na pokładzie, być może stracą
Brazylii jako sygnatariusza i wtedy cały duży wysiłek, który Francuzi włożyli w stworzeniu tego i cała Europa też, można by to tak powiedzieć, spełnie na niczym. Także tutaj się bardzo szeroko to komentuje. Zastanawia się też, w jaki sposób można przestawić gospodarkę na bardziej ekologiczne tory, jednocześnie pomagając najsłabszym członkom społeczeństwa tutaj we Francji, czy generalnie na świecie. To też należy pomyśleć o krajach Afryki czy Południowej Azji. O tym z pewnością będą też rozmawiać wszyscy przybyli na szczyt klimatyczny w Katowicach. Tymczasem dziękuję bardzo. Gościem pierwszej części programu był profesor Tomasz Michalski ze Szkoły Biznesowej HEC w Paryżu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. A teraz czas na część drugą. Świat w powiększeniu. No i też powiemy o zmianach. W prowincji Matrak na pograniczu jordańsko-syryjskim i w obozie uchodźców Zatari. Dzięki polskiej pomocy rozwojowej MSZ polska misja medyczna udziela wsparcia uchodźcom syryjskim i najuboższym Jordańczykom w zakresie pomocy społecznej i schronienia. Mówiliśmy o zmianach, to teraz o nadziei na zmiany, ale także o zmianach namacalnych. Przed kilkoma minutami wyjechaliśmy z Ammanu, tętniącej życiem stolicy kurzu, klaksonów, banków, supermarketów. To jest takie serce Jordanii, ale wystarczy kilkanaście minut i już długa autostrada Damascus Highway, krajobraz właściwie półpustynny, żadnej żywej duszy wokoło. Kolejne miasteczka wyrastają niczym Fata Morgany i taka też jest trochę Jordania. Państwo z jednej strony prawdziwe, z drugiej trochę sztuczne, bo utrzymywane dzięki pomocy międzynarodowej, także polskiej pomocy. W Mafrak spotykam m.in. Diaba, Syryjczyka z Homs, który ma 9 dzieci i od 5 lat mieszka w Jordanii. Jak wszyscy uciekł przed wojną i ledwo wiąże koniec z końcem. Wczoraj dowiedział się, że polska misja medyczna będzie dziś rozdawać w budynku jednej z lokalnych fundacji pakiety higieniczne, mydła, szampony, chusteczki nawilżane, podpaski czy pieluchy. Diab mówi, że to jak manna z nieba, bo w rodzinie brakuje wszystkiego. Pytam, czy myśli o powrocie do Syrii, bo syryjski rząd w ostatnim czasie zaprasza do powrotu i zapewnia o bezpieczeństwie. Nie, nie wrócę. Nie chcę ryzykować zdrowia i życia dzieci. Nie wierzę rządowi. A teraz kolejna Fata Morgana, przynajmniej z daleka. To dźwięk jednego z meczetów w obozie dla uchodźców Zatari, 10 kilometrów od miasteczka Mafrak. I wcale się państwo nie przesłyszeli, bo w Zatari są nie tylko meczety, ale także sklepy, banki, apteki, kina, a nawet sal ślubny. To nie jest Fata Morgana. Można ją dotknąć, usłyszeć dźwięk metalu, z którego zbudowane jest to kilkudziesięciotysięczne miasteczko. Tak on właśnie brzmi. Z takich metalowych kontenerów zbudowane jest to miasto. Wygląda trochę jak miasteczko księżycowe, pośrodku niczego. Obóz Zatari, jeden z największych obozów na świecie. Właściwie miasto, które wciąż jest w budowie. Katarzyna Rydel, polska misja medyczna. Jedna rodzina do 6 osób ma przeznaczone do mieszkania jeden kontener. Jeżeli w rodzinie mieszka więcej niż 6 osób, to dostają 2 lub jeszcze więcej. No ale warunki w takich kontenerach są bardzo, bardzo trudne. Zaraz też zobaczymy, że są szpary między ścianami blaszanymi, a podłogą często nie ma wylewki. Bardzo często tak naprawdę sanitariaty są w odległości metra od kuchni. Próbujemy jakoś polepszyć warunki mieszkalne. No i zapewniamy rodzinom syryjskim materiały, które uszczelnią te domy albo no, spowodują, że po prostu życie tam będzie łatwiejsze. One
Wszędobylskie agregaty prądotwórcze, chociaż prąd jest tutaj bardzo limitowany, to mieszkańcy radzą sobie jak mogą. Yusuf Muhammad Dalli. Jeden z kontenerów w północnej części obozu zamieszkuje Józef Muhammad. Józef ma 8 dzieci. Jego żona jest w ciąży. Uciekł ze wschodniej Guty, położonej w pobliżu Damaszku, która to enklawa została zdobyta przez wojska rządowe w pierwszej połowie roku. Pierwszą zimę Nawi spędził bez oświetlenia. Teraz do jego mieszkania doprowadzono elektryczność, w tym gniazdka elektryczne i żarówki. Józef pokazuje także toaletę i umywalki, kuchenny blat. Najbardziej cieszą go drzewka posadzone w prowizorycznym ogródku na zewnątrz kontenerów. W ramach projektu Polskiej Misji Medycznej posadzono 100 sadzonek. Z pozoru rzecz banalna, ale o tych drzewkach mówią tu wszyscy. W lecie jest tutaj, mimo że to jest tak naprawdę pustynia, jest dużo komarów, jest dużo much, dużo meszków, które no, są uciążliwe dla normalnego życia. A po drugie, fajnie mieć coś zielonego przy domu, zawsze to lepiej działuje na człowieka, no i też tworzy tak naprawdę no, dla miasta jakiegoś małego domu. Choć obóz Zatari to specyficzne miasto, jedyne na świecie miasto, którego mieszkańcy żyją nadzieją, że kiedyś zostanie zburzone, a oni wrócą do ojczyzny. A w prowincji Mafraq oprócz Polskiej Misji Medycznej działa również Caritas Polska, które rozdaje potrzebującym karty bankomatowe i wspiera w zakresie schronienia. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Świata w Powiększeniu. Adrian Bąk, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia, dane, analizy oraz opinie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. W audycji Gospodarka dla Każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 9.45. Dziś o dotychczasowych efektach programu Mieszkanie Plus. W jaki sposób przyspieszyć inwestycje związane z budową tanich mieszkań. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio24.pl. Gospodarka dla Każdego. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24 i zbliża się pierwsza. Czas na informacje. Olga Bobienko, zapraszam. Polska Centrum Dyskusji o lepszym klimacie i środowisku. W Katowicach trwa szczyt klimatyczny zwany COP24. Biorą w nim udział negocjatorzy z niemal 200 państw z całego świata. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podkreślił, że klimat zmienia się bardzo szybko, a ludzkość musi odwrócić ten proces. Liczę na to, że wszyscy obecni członkowie mają świadomość, że porozumienie jest absolutną koniecznością. Do Katowic przybyło ponad 20 tysięcy ludzi, to m.in. przedstawiciele państw, politycy, naukowcy czy celebryci. W jednej z dzisiejszych debat uczestniczył aktor oraz były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger. Mówił o konieczności podjęcia działań. Pokazaliśmy w Kalifornii, że nie ustaliliśmy tylko celów redukcji gazów cieplarnianych do 2020 roku, ale już to osiągnęliśmy w 2018. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w otwarciu wydarzenia. Był także obecny na wieczornym koncercie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, który zorganizowany został w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Głęboko wierzę w to, że ta konferencja, która odbywa się w symbolicznym dla nas Polaków miejscu z punktu widzenia ochrony klimatu, przyniesie doskonałe, oczekiwane przez nas wszystkich efekty. Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach potrwa do połowy grudnia. Relacjonował Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Kolejna decyzja Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie.
Komisja uchyliła decyzję prezydenta miasta w sprawie nieruchomości przy ulicy Mazowieckiej 12. Przewodniczący komisji Patryk Jaki, uzasadniając decyzję, wskazywał na liczne nieprawidłowości. Przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskiej było rażąco sprzeczne z interesem społecznym. Nastąpiło w zamian zaświadczenie wzajemnie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości warszawskiej. Komisja ustaliła, że beneficjent decyzji reprywatyzacyjnej umową z dnia 28 lipca 2010 roku zbył połowę przysługujących mu praw i roszczeń do nieruchomości na rzecz Janusza P. oraz Plater spółki ZOO w Warszawie za łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Z nieprywatyzacją nieruchomości przy Mazowieckiej 12 w Warszawie związani są biznesmen Janusz P., była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. oraz jej brat adwokat. Robert N. będzie odpowiadał na pytania posłów 21 grudnia. Ponad 100 tysięcy elektronicznych zwolnień lekarskich zarejestrowanych zostało do dzisiejszego popołudnia w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienia wystawia 26 tysięcy lekarzy. Około 3% medyków nie ma jeszcze założonego profilu umożliwiającego wypisanie takiego właśnie zaświadczenia w formie elektronicznej. Zwolnienia mają być ułatwieniem dla lekarza, pacjenta, ZUS oraz pracodawcy. Minister rodziny Elżbieta Rafalska uspokaja. Nie ma obaw, że pacjent pozostanie bez zwolnienia. Lekarz może w trybie awaryjnym mieć wydrukowane wzory, takie elektroniczne zwolnienia lekarskiego. Może ich mieć 150. Wypełnia taki wzór i jego obowiązkiem będzie w ciągu 3 dni wpisanie zwolnienia do systemu elektronicznego. Prezes ZUS Gertruda Uścińska dodała, że papierowe zwolnienia będą wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w razie awarii systemu. To jest prawie przewidziane, że na przykład to jest brak dostępu do internetu, wizyty domowe, różnego rodzaju inne zdarzenia losowe. Lekarze do połowy grudnia mogą składać do NFZ wnioski na dofinansowanie wyposażenia gabinetów w komputery i oprogramowanie, a także na szkolenia dla asystentów medycznych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mieszkańcy anektowanego przez Rosję Krymu będą pomagać ukraińskim marynarzom przetrzymywanym w moskiewskich aresztach. Tak dowiedziało się Polskie Radio. Ukraińscy żołnierze zostali tydzień temu wzięci do niewoli przez rosyjską Straż Przybrzeżną. Prokuratura postawiła im zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Działania Rosji potępiła Polska oraz kraje NATO i Unii Europejskiej. Pierwszą partię darów dla ukraińskich marynarzy przywieźli do Moskwy działacze tatarscy. Jeden z liderów Tatarów Krymskich, Nariman Dżelalow, powiedział Polskiemu Radiu, że zebrano ponad 200 tysięcy rubli, to jest około 3 tysięcy euro. Kupiliśmy za te pieniądze produkty spożywcze, lekarstwa, środki higieny i ubrania, wyjaśnił Dżelalow. Zbór sredstw nie przerwaliśmy zbiórki i mamy możliwości, aby różne produkty wysyłać im regularnie. W akcję pomocy dla ukraińskich marynarzy włączyli się także Rosjanie. Na konto podane przez mieszkańców Krymu wpływają środki z różnych regionów Rosji. Zdaniem międzynarodowych ekspertów postawienie marynarzom zarzutu nielegalnego przekroczenia granicy Federacji Rosyjskiej jest bezpodstawne. Specjaliści ustalili, że Rosjanie zatrzymali ukraińskie jednostki na wodach neutralnych. Z Moskwy relacjonował korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Czas na prognozę pogody. Noc pochmurna, miejscami pada deszcz. Na termometrach od 3 stopni w Lublinie i Krakowie do 10 w Jeleniej Górze. Na północy i północnym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W dzień temperatura maksymalna od 4 stopni w Suwałkach do 8 w centrum i na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju będzie deszczowo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Serdecznie w studiu Polskiego Radia 24. Gościa jest nim pan profesor Michał Klajber, prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, wcześniej minister nauki i informatyzacji, profesor nauk technicznych, kawaler Orderu Orła Białego, a w tej chwili także redaktor naczelny Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, to zaczął powinno być stanowisko Polski na tym szczycie COP24. Polska ma oczywiście przed sobą olbrzymie wyzwanie, bo należymy do tych krajów, którym wypełnienie postulowanych działań w sprawie ochrony klimatu na całej Ziemi jest z polskiej perspektywy właśnie bardzo trudne. Ze względów historycznych, geologicznych, to można by o tym długo mówić. Ale rozumiem, że Polska jest zdecydowana, żeby współdziałać ze wszystkimi na świecie zatroskanymi przyszłością naszej planety. I
Polska od pewnego czasu udowadnia. Złośliwi mówią, że niedostatecznie szybko i to pewnie też jest coś w tym prawdy, ale Polska... Panie profesorze, przepraszam, mówi pan niedostatecznie szybko. Przepraszam, zatrzymajmy się tutaj na moment, ponieważ też przedstawiciele polskiego rządu przy takim argumencie zawsze podają te kwestie wypełnienia protokołu z Kioto dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tam wszystkie kraje, które są sygnatariuszami tego protokołu, zobowiązały się do redukcji o 5% w latach 2008-2012, o 5% względem roku 1990. I nawet teraz minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił o tym, że Polska wypełniła z nawiązką te zobowiązania, bo zredukowała o blisko 30% emisji gazów cieplarnianych. To jest prawda, ale trzeba też powiedzieć, że mamy kłopot, żeby wypełnić te postulaty, bo to już nie jest zobowiązanie z protokołu z Kioto, który